Witam wszystkich fanów podlaskiej piłki nożnej. Smutny temat po raz kolejny, niestety. Kolejny klub w województwie podlaskim ma problemy i to ma problemy dość poważne. Tym razem chodzi o Dąb Dąbrowa Białostocka, który nie wiadomo, czy przystąpi do rundy wiosennej, czy w czwartej lidze. Który przystąpił do rundy jesiennej, ale tylko właściwie w dużej mierze dzięki temu, że nie trzeba było płacić pieniędzy zawodnikom i nie trzeba było płacić pieniędzy trenerowi. Kamilowi Laurynowi, czyli trenerowi, zawodnikowi, byłemu Wigier Suwałki, dzięki któremu tak naprawdę udało się skleić tą drużynę. Trener Lauryn wziął sobie do drużyny do Dąbrowy Białostockiej chłopaków z rezerw Wigier Suwałki, z rozwiązanej drużyny rezerw Wigier Suwałki. Dzięki temu chłopcy z rezerw mogli grać dalej na tym poziomie, a Dąbrowa Białostocka mógł się utrzymać na tym poziomie. Czy się utrzyma, nie wiadomo, ale naprawdę dużo zawdzięczają trenerowi Laurynowi w Dąbrowie Białostockiej. Ja chciałbym dziś wyrazić duży szacunek trenerowi Kamilowi Laurynowi, który zgodził się poprowadzić tę drużynę, przygotować no, na miarę czasu, jaki miał do dyspozycji i przygotował ją dość dobrze. W wielu meczach Dąbrowa Białostocka nie zawodził, nie odstawał od rywali. I naprawdę duży szacunek dla trenera Lauryna i dla zawodników, którzy zgodzili się grać w Dębie Dąbrowa Białostocka, bo no, niewielu byłoby pewnie takich ludzi, takich trenerów, którzy zgodziliby się za darmo pracować na poziomie czwartej ligi. W niektórych klubach te pieniążki, które dostają trenerzy na tym poziomie, są dość duże, powyżej nawet tego minimalnego wynagrodzenia, które już mamy w przyszłym roku 20, 2600 zł. Są trenerzy, którzy dostają więcej za pracę w czwartej lidze podlaskiej. Kamil Lauryn zgodził się pracować za darmo i naprawdę duży szacunek dla niego za to. Natomiast będę w stanie zrozumieć trenera, jeśli powie dość, bo okej, można za darmo pracować jakiś czas, można pracować dość długo, mam nadzieję, że się znajdą pieniądze na wynagrodzenie dla trenera, ale gdyby się nie znalazły, to się nie zdziwię trenerowi, jeśli po prostu da sobie z tym spokój, no bo trzeba dojechać, trzeba poświęcić swój czas, który można by było poświęcić na coś innego za parę złotych. Natomiast naprawdę duży szacunek, jeszcze raz to powtórzę, duży szacunek dla trenera Lauryna za to, że zgodził się poprowadzić tę drużynę. I to chyba, no to znaczy, to jest wielka rzecz, ale tak naprawdę patrząc nawet na przebieg kariery zawodniczej trenera czy piłkarza, byłego piłkarza Lauryna, to może nie dziwić, bo przecież Kamil Lauryn spędził w Wigrach Suwałki na różnym poziomie rozgrywkowym 14 czy 15 sezonów w jednej drużynie. To naprawdę zdarza się bardzo rzadko, tym bardziej można powiedzieć, że grał przecież też na poziomie pierwszej ligi, gdzie być może były oferty, były jakieś propozycje do przejścia do innych klubów, natomiast trener Lauryn został w Wigrach, reprezentował ten klub od juniora przez 14-15 sezonów. A to pokazuje, że jest przywiązany też do czegoś więcej niż tylko do zarabiania pieniędzy na piłce. Że liczą się też również jakieś emocje, dobry charakter, chęć pomocy i tak dalej. Że to jest coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy i tylko praca dla trenera Lauryna. Dlatego naprawdę duży szacunek. Trzymamy kciuki za Dąb Dąbrowa Białostocka. Ja dzisiaj chciałem to powiedzieć, bo naprawdę szanuję takich ludzi, dla których nie liczą się tylko pieniądze, tylko etat, tylko zarabianie pieniędzy. Dojechałem, to mi oddajcie, bo ja nie mogę dołożyć nic ze swoich. To jest moja pasja. Chcę to robić. Jeśli nie mam możliwości zarabiać na tym, to robię to za darmo. Natomiast też, tak jak już mówiłem, nie zdziwię się trenerowi, nie będzie chciał już dłużej pracować. Lub jeśli się nie znajdą pieniądze na wynagrodzenie dla trenera. Trzymamy kciuki za Dąb, naprawdę liczę na to, że tam sytuacja się poprawi. Pozdrawiam i do zobaczenia.